Bardzo serdecznie wszystkich witam. Chwała naszemu Panu, niech będzie Jezusowi Chrystusowi, Królowi Królów, który przychodzi, którego wkrótce ujrzy wszelkie oko i wszelkie kolano się przed Nim zegnie. Jemu niech będzie chwała z tego zgromadzenia. W tym bardzo ważnym dla narodu Bożego wybrania czasie. Jest to szczególny przywilej. Ja osobiście bardzo się cieszę, że taka uroczystość wspomnieniowa, można powiedzieć, może tutaj mieć miejsce w Kościele Pańskim, kiedy w takim czasie szczególnym my możemy wstawiać się za narodem wybranym w naszych modlitwach. Możemy okazywać im naszą przyjaźń. To rzeczywiście porusza Żydów, którzy dowiadują się, że chrześcijanie przez nikogo nie zmuszani, dobrowolnie, z jakichś wewnętrznych pobudek, wspominają coś, co dla nich też jest ważne. Że czynią to z powagą, że podchodzą do tego z powagą i że szanują ich jako naród. A przecież, jeśli chodzi o nasze zrozumienie, to jest coś znacznie, znacznie więcej. Także to również jest ważne dla naszego dobrostanu duchowego, ponieważ wciąż aktualna jest obietnica: błogosławiącym Tobie ja będę błogosławił. Ten kanał Bożego błogosławieństwa nigdzie nie został zamknięty. Nie przypominam sobie, żeby gdzieś został odwołany. No chyba, że jest jakaś addenda do Biblii, na którą jeszcze nie natrafiłem, gdzie może coś takiego zostało przez Boga objawione. Ale jak na razie, jeżeli to jest całość Bożego natchnionego Słowa, to ta obietnica jest dla nas dzisiaj aktualna. I dlatego, co robimy jako zbór, jako Kościół w naszej codzienności, ponieważ Bóg błogosławi na różne sposoby. Chcemy mieć Jego błogosławieństwo, głosząc Ewangelię wokół nas, pomagając potrzebującym, cokolwiek czyniąc w Jego imieniu. Jeżeli pragniemy dla również i tych działań, dodatkowego Jego błogosławieństwa, nie zapominajmy w modlitwach błogosławić naród Bożego wybrania. Izrael został nazwany przez Boga Jego pierworodnym synem. I to już bardzo dawno temu. Tak Bóg ustami Mojżesza powiedział do Faraona, najpotężniejszego ówczesnego władcy, tak? Wypuść syna mojego, pierworodnego, aby mi służył. I myślę, że Bóg nie zmienił zdania co do tej kwestii. Czy możemy sobie wyobrazić, że w Jego oczach Jego umiłowany syn przestał być synem? Ten, do którego mówił: Efraimie, moje ukochane niemowlę, podnoszę Cię do mojego policzka, całuję. Tak jak ojciec wznosi swojego syna do góry, nad głowę, patrzy na jego śmiech. Rozrzewniło się serce moje, zadrżały moje wnętrzności. To mówi Pan Bóg, takim właśnie czułym językiem ojcowskim. Czy możemy sobie wyobrazić, że zwracamy się sami do kogoś właśnie w ten sposób, do mojego dziecka ukochanego? Kiedy jest niemowlęciem, kiedy potem stawia pierwsze kroki, ja go prowadzę za rączkę. Widzę jego upadki, jego podnoszenia się. Widzę, jak dorasta. A kiedy przychodzi do mnie i mówi: tato, tak jak zawsze obiecywałeś, chciałbym otrzymać coś w dziedzictwie. Ja bym nagle powiedział: ale wiesz co, synu, ja to mówiłem w przenośni. Ta działka obiecana, co ci ją chciałem dać, to właściwie ja miałem na myśli twojego szwagra. A w ogóle to właściwie nie jesteś synem, to też była przenośnia. Jeżeli mamy dość mocno rozciągniętą wyobraźnię, a rzeczywistość dzisiejszego świata
jest bardzo okrutna i takie historie się zdarzają. Możemy sobie w stosunkach ziemskich wyobrazić takiego wyrodnego rodzica, ale czy chcemy taki wizerunek naszego niebiańskiego Ojca rozgłaszać jako tego, który w taki sposób postępuje wobec narodu, który wychowywał, prowadził przez całe 2000 lat do przyjścia Mesjasza i potem miałby z niego zrezygnować? Nie rezygnuje ani z Izraela i poprzez to również my możemy być pewni, że nie zrezygnuje z nas. Mimo, że zdarzają nam się potknięcia, mimo, że zawodzimy go. Czy jesteśmy lepsi niż Izrael? Czy bardziej zasłużyliśmy na to? Nie sądzę. Ja w każdym razie nie ośmieliłbym się tego oceniać w tych kategoriach. Także chwała Jemu za wspaniałą miłość i wytrwałość w szukaniu serca człowieka. Tylko On tak potrafi. Człowiek wcześniej czy później traci cierpliwość, potrzebuje jakiegoś resetu, a On nigdy nie męczy się i nie ustaje w tym, żeby powrozami miłości przyciągać nas do siebie. I to właśnie wydobywamy z historii również Izraela. Także dzisiaj jest taki szczególny dzień rozpoczynający, czy będący wprowadzeniem do jutrzejszych obchodów Dnia Niepodległości, po hebrajsku Yom HaAtzmaut. A dzisiaj jest Dzień Pamięci, Yom HaZikaron, od Zachor, pamiętać. Pamięć jest ważna. Także i w Biblii mamy pamiętać o przeszłości, mamy pamiętać o Bożych wspaniałych czynach. Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj Jego dobrodziejstw. I tak samo naród żydowski pamięta o Bożym prowadzeniu, ale też pamięta akurat w tym konkretnym dniu o tych, którzy oddali życie za niepodległość tego kraju. Także jest nastrój powagi, może trochę smutny. Wiele rodzin płacze, wspominając swoich synów, którzy zginęli, czy też ofiary terroru. I całą tą sytuację, jaka wytworzyła się w Izraelu, ale potem zaczyna się radość, że jednak w tym wszystkim gdzieś jest Boże zwycięstwo. Także jeszcze dla uściślenia dodam, że w naszym kalendarzu dniem ogłoszenia niepodległości Państwa Izrael był 14 maja 1948 roku. I ktoś zapyta, no dzisiaj nie jest 14 maja, ale jak wiemy, są różnice między kalendarzem hebrajskim i naszym. Stąd właśnie to wynika. Dzisiaj jest ten dzień, który wtedy w kalendarzu hebrajskim przypadał, znaczy będzie jutro, to jest piąty dzień miesiąca Iyar. Tutaj ciekawostka, ponieważ roku 5708 od stworzenia człowieka według ich rachuby. I tutaj jest jeszcze jedna taka ciekawostka. Nie jestem w stanie tego zweryfikować, no ale ufam, że rabini wiedzą, co wyliczają, a wyliczyli, analizując szczegółowo różne źródła, że Bóg w roku 1948 odezwał się do Abrahama, tylko że w 1948 przed naszą erą. I też w takim wiosenno-letnim miesiącu Iyar. I powiedział: wyjdź i idź do ziemi, którą ci wskażę. I w 1948 roku naszej ery możemy powiedzieć potomkowie Abrahama, Izaaka i Jakuba, na nowo zgromadzani po takiej straszliwej historii, słyszą jakby echo obietnic Bożych. Czy chcą, czy nie chcą? A pierwszy premier Izraela, Dawid Ben-Gurion, taki nasz tutaj swojak, tak, z naszych stron pochodzący, wypowiada też tą słynną maksymę i mówi: tutaj w Izraelu, jeśli ktoś nie wierzy w cuda, nie jest realistą. Chociaż nie był religijnym człowiekiem.
Ale to tak działa w tych żydowskich genach. Uznał Biblię za najlepszą konstytucję powstającego państwa. Natomiast oprócz radowania się, myślę, że te obchody tegoroczne będą też gdzieś tam na obrzeżach tej radości, będą takie troszeczkę może podszyte pewnymi obawami i smutkiem, ponieważ wielu Żydów, i to słyszymy z ust naszych przyjaciół mesjańskich z Jerozolimy, z innych miejsc, wielu Żydów uważa, że naród znalazł się dzisiaj w kryzysie, jakiego nie było od tych 75 lat. Wiecie, kilka dni temu przed Pesachiem, byłem w Izraelu przez tydzień i w jakimś momencie skontaktowałem się tutaj z bliskimi w domu, żeby pochwalić się. Tam naprawdę ciepło, było prawie 30 stopni. A słyszę z drugiej strony takie przerażone głosy: a jak tam, przecież tam prawie wojna domowa. Ja mówię, nie, no pierwsze słyszę. Ale rzeczywiście przekaz medialny pokazywał to, co naprawdę tam się działo, te wielotysięczne demonstracje. Przypadkiem, nawet tak dokładnie nie wiedząc, co było, myśmy pojechali pod Kneset, ponieważ vis-a-vis jest to Muzeum Księgi. Tam są te zwoje tory zabezpieczone, prawda, w tej infrastrukturze przeciwatomowej. No i mieliśmy zamiar zwiedzać to miejsce, studiować tą historię. Także tam już było cicho po tych demonstracjach, które wcześniej miały miejsce, ale pewne przejścia, przejazdy były zamknięte. Przed wylotem z Izraela dosłownie spacerowałem w Tel Awiwie, bo tam jest lotnisko, tą promenadą, gdzie później doszło do tego zamachu, gdzie ten samochód wjechał w tłum i turysta z Włoch zginął, a inni byli poszkodowani. To dosłownie jakieś 2 dni wcześniej. Także to, co dzieje się teraz w Izraelu, też ma prorocze znaczenie, tak myślę. Ponieważ jeżeli czytamy Biblię i studiujemy historię Izraela, to widzimy, że wróg zewnętrzny nie był najgorszym zagrożeniem dla ludu Bożego. Bo Bóg Izraela, jego skała, jego opoka, jest mocarnym Bogiem, który sobie poradzi z każdym wrogiem. 100 tysięcy Asyryjczyków czy 200 da radę. Dałby radę i Babilończykom. Dałby radę innym wrogom. Problem polega na tym, kiedy lud Boży jest wewnętrznie podzielony. I widzimy, że ich katastrofy narodowe poprzedzone były bardzo głębokimi podziałami wewnętrznymi. Kiedy ustaje jedna modlitwa do Pana, kiedy jedni na drugich źle patrzą. Tak było, kiedy monarchia Dawidowa się podzieliła. To potem była równia pochyła i doprowadziła do wywiezienia do Asyrii jednych, a potem do Babilonu drugich. Ale to się tam zaczęło. Później, w czasach powstań machabejskich, kiedy Grecy byli zagrożeniem dla narodu żydowskiego, chcieli całkowicie spoganizować ten naród, zakazać tego, co Bóg im nakazał czynić, zmusić do czczenia bożków, zbezcześcili świątynię, prawda? Znamy te czasy. Wtedy też zaistniał bardzo głęboki podział wewnątrz narodu żydowskiego i część mówiła: musimy iść za postępem, musimy iść z duchem czasu. Helenizm to jest właśnie ta droga. A druga część mówiła: nie, choćby nie wiem, jak wydawało się to wszystko przestarzałe, musimy trzymać się dróg pańskich. I wtedy wkroczył Antioch, który jest IV Epifanes, który jest obrazem przyszłego Antychrysta, i stanął po stronie jednych przeciwko drugim. I to jest poważne ostrzeżenie w kontekście tego, co dzieje się dzisiaj. Oczywiście naród żydowski zawsze był taki
no, rozdyskutowany, tak? Gdzie dwóch Żydów, tam trzy zdania. My jako Polacy też trochę coś o tym wiemy. Ale to jest coś innego w stosunku do tego, co w tej chwili tam się dzieje. Więc tym bardziej potrzebują oni naszej modlitwy. I ważne jest też, aby na skrzydłach tej modlitwy, żebyśmy my wznosili się ponad politykę. Ponieważ te doczesne podziały, one nic nie wnoszą. I wplątywanie się w te doczesne kwestie do niczego nie prowadzą. Izrael musi stanąć na znacznie wyższym poziomie zrozumienia swojego powołania. I o to się modlimy. I również my potrzebujemy, aby oni wznieśli się ponad te podziały, którymi ten świat chce ich podzielić, rozdzielić i uniemożliwić to, co było tutaj podkreślane. Zgromadzenie w jedno. Ponieważ to będzie finał ich historii. Bóg to uczyni, ale chce to czynić z naszym modlitewnym udziałem. Walczmy o to, nie zapominajmy. Także dzisiaj nie celebrujemy Izraela, tylko Bożą wierność obietnicom, które On wypełnia po 4000 lat. I złożył je człowiekowi, którego Bóg nazwał swoim przyjacielem. W czasach, kiedy ziemia pogrążona była w bałwochwalstwie, w bożkach, kiedy nie było wiernych ludzi, kiedy człowiek znowu staczał się po wieży Babel nad przepaść, katastrofy, Bóg znalazł tego człowieka i zaczął go prowadzić. I powiedział: wejdź do ziemi, którą ja sobie upatrzyłem, ja ci ją wskażę. I wiecie, dlaczego dla nas jest to ważne? Bo już wtedy, razem z Abrahamem, my wszyscy zaczęliśmy wracać do ziemi obiecanej przez Boga. Wracać do ogrodu Eden. Tylko nie dosłownie tego z początku Biblii, ale tego z końca Biblii. Nowej Jerozolimy, która jest jeszcze czymś wspanialszym. I kiedy naród Boży wraca do swojej ziemi, to jest bardzo ważne, w jakiś sposób my też jesteśmy bliżej tego końca. W jakiś sposób my z naszego wygnania też wracamy. Kiedy jest rozpraszany, świat pogrąża się w mrokach katastrof, wojen, dyktatur. I to nie wróży nic dobrego dla świata. Wierzymy, że to zgromadzenie Izraela, które jest teraz, będzie już tym finalnym. Nie potrafię sobie wyobrazić takiej historii, że oni doznają stamtąd ponownego wykorzenienia i że zegar historii okazuje się, że nie był na za 5:12. Chcemy, żeby nasz Pan już przyszedł. Widzimy Boga i modlimy się do Boga. Wołamy do Boga, który poprzez historię Izraela uwielbia swoje imię i widzimy, że nie jest starcem z brodą, który tak już nie dosłyszy, co tam się dzieje na dole wśród tych ludzi, ale takim, który wkracza w nurt historii. On ma zaplanowane, co się wydarzy, to się nie wymyka z jego kontroli i myślę, że to jest właśnie Bóg, którego dzisiaj potrzebujemy, kiedy widzimy świat, który ponownie zaczyna staczać się w jakiś chaos. Kiedy stary porządek zaczyna kruszeć, a nie wiadomo, co się z tego wyłoni. Potrzebujemy znać i miłować Boga, który doprowadzi całą tą historię do szczęśliwego finału. Gdzie? Na Górze Oliwnej. Kiedy stopy Króla Królów znowu dotknął tego miejsca, skąd się wzniosły w Dziejach Apostolskich, jak czytamy. Więc módlmy się, aby to rychło nastąpiło. Bóg Izraela, nasz Bóg, o nim zostało powiedziane, On ustanawia królów i utrąca królów. On usuwa mocarzy bez poruszenia ręki. Chwała Mu za to. Powinniśmy z tego czerpać ogromną siłę. Kiedy patrzymy na złe wieści, nasz Pan tych wszystkich królów może usunąć
bez drgnięcia nawet małego paluszka. Nasz Pan jest Bogiem, który przeprowadza naród poprzez spiętrzone fale morza suchą stopą na drugą stronę. Jest Bogiem, który swój lud zachowuje w ognistym piecu. Może nadejdą takie czasy, kiedy właśnie trzeba będzie się tej wiary uchwycić w takiego Boga. Także każda rocznica powstania państwa Izrael dla nas chrześcijan jest też takim ważkim przypomnieniem, że drugie przyjście Pana jest związane właśnie z konkretnym miejscem. I to miejsce jest w Izraelu. Leży na wschód od Jerozolimy za Doliną Kidron. I że wiąże się też z duchowym odrodzeniem całego narodu Izraela. Ich powrotem do żywej relacji z Bogiem poprzez poznanie Mesjasza. Tym zawołaniem Baruch Haba Beshem Adonai, to co dzisiaj śpiewaliśmy, oby naprawdę wiele głosów się do tego wołania przyłączało. Oby to wołanie, szczególne powitanie królewskie Mesjasza Jeszuły rozbrzmiewało w tym niewidzialnym świecie. Przypominało, czas jest bliski i Boże ostateczne zwycięstwo jest bliskie. Także musimy pamiętać, że jesteśmy naszym losem związani z Izraelem aż do końca. I to nie z naszego wyboru, ale z Bożego wyboru. Patrząc na całe dzieje Izraela, jego dzieje są jak taka oś, wokół której obracają się losy narodów, państw, imperiów. I one wszystkie przemijają. Nie ma już Babilończyków, nie ma Greków, nie ma Asyrii, starożytnego Rzymu nie ma, choć niewykluczone, że coś tam z niego jeszcze się odrodzi. Nie ma innych imperiów, nie ma ZSRR, w tamtym kształcie przynajmniej. Nie ma tych różnych mocarstw, które deptały ziemię Izraela, a Boży naród trwa. I to nie dlatego, że jest czymś wyjątkowy sam w sobie, ale ma wyjątkowego Boga, który jest ponad historią. I to jest właśnie wspaniałe. Dlatego możemy zadać sobie takie pytanie, czy rzeczywiście mamy prawo sądzić, że Bóg rzeczywiście działał w powstaniu państwa Izrael. Czy mamy biblijne podstawy? Wielu jest co do tego niezbyt przekonanych. Próbujemy sięgnąć do proroctw, otwieramy Jeremiasza, Izajasza, Ezechiela, tam istny gąszcz różnych zapowiedzi, przemieszanych. Zapowiedzi sądu nad Izraelem, rozpraszania, wygnania z obietnicami powrotu, przygarnięcia z powrotem, że ziemia będzie spustoszona, a za chwilę, że w jakimś szczególnym czasie zazielenią się góry, rozkwitną drzewa na pustyni, a drzewa i cała przyroda będą klaskać w dłonie, radując się, że powraca córka syjońska, że przychodzi era Mesjasza. I gdybyśmy tak próbowali od razu to wszystko analizować, zajęłoby to nam bardzo, bardzo długo. Dlatego chciałbym, abyśmy od razu popatrzyli do dwóch miejsc, które są jeszcze przed prorokami, a które są fundamentem wszystkich kolejnych objawianych proroctw prorokom w późniejszym czasie. I przeczytam absolutnie fascynujący tekst, tylko trzeba sobie uświadomić, co tam jest powiedziane, popatrzeć na całą historię. Pierwszy z nich zapisany w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 26 rozdziale, gdzie Bóg zapowiada Izraelowi, co będzie się działo, jeżeli będzie mu posłuszny. Będzie błogosławieństwo, powodzenie, zdrowie, Boży pokój, szalom, chwała
nad całym Izraelem będzie coraz bliżej podobieństwa do ogrodu Eden. Ale jest też druga strona medalu. Jeżeli wybierzecie źle, no to będzie coraz gorzej. To wszystko będzie się stawać bardziej do pustyni podobne. Będzie was trapić nędza, choroby, zniszczenia. Wasz wróg powstanie przeciwko wam i pogoni was. A jak dalej będziecie trwać w uporze, to dojdzie do czegoś takiego jak wygnanie z waszej ziemi. Niestety ten piękny plan Boży, no, przedłuży się tutaj. Bo Bóg jest Bogiem cierpliwym. No więc czytajmy. Samą końcówkę, już takie zwieńczenie, jeżeli to przyjdzie na Izraela, to nie jest odgórnie zapisana ich historia. Bóg postawił to przed nim i powiedział, wybierz. A jeżeli Bóg mówi wybierz, to znaczy, że człowiek może wybrać. I może wybrać dobrą ścieżkę lub złą. Nie jest inaczej byłby jakimś automatem. Niestety, jak wiemy, to się w końcu stało ich historią. Mimo, że Bóg zapewne nie chciał, żeby przez to wszystko przechodzili. Jednakże jest tu powiedziane coś bardzo ważnego. Jaki będzie kres tego wszystkiego? Więc popatrzmy, czy tym kresem przypadkiem nie będzie całkowita zagłada narodu żydowskiego. Więc, mówi Bóg, wobec waszego uporu i ja będę postępował wobec nich opornie i zaprowadzę ich do ziemi ich wrogów. To jest takie podsumowanie poprzednich wersetów, co się stanie. Może wtedy ukorzy się ich nieobrzezane serce i wtedy zapłacą za swoje winy. Ale co dalej? Wspomnę na moje przymierze z Jakubem, a także na moje przymierze z Izaakiem, a ponadto wspomnę na moje przymierze z Abrahamem. Echo tego słyszymy u apostoła Pawła, który mówi, są umiłowani ze względu na praojców, nieodwołalne są bowiem powołania Boże. To już wynika tutaj z tego. Wspomnę i tę ziemię, to też jest ważne, Erec Izrael. Ona też odgrywa ważną rolę w Bożym planie. A ziemia ta będzie przez nich opuszczona i będzie miała spłacone jej zaległe szabaty przez to, że opustoszeje z ich powodu. Oni zaś odpłacą za swoje winy, ponieważ wzgardzili moimi prawami, a moje ustawy obrzydziła sobie ich dusza. Tu Biblia jest całkiem szczera, ponieważ to nie polega na przygłaskiwaniu zła. Co jest złe, należy napiętnować, ale z drugiej strony pamiętać, że Boże miłosierdzie jest też ponad tym wszystkim. Ale czytajmy dalej. A jednak, gdy przebywać będą w ziemi swoich wrogów, czyli mówimy tu o wygnaniu, o wypędzeniu, o rozproszeniu Izraela w różnych państwach, w różnych krajach, w tym tyglu narodów, nie wzgardzę nimi, choćby różne teologie tak głosiły, choćby różne filozofie świeckie tak głosiły, choćby cały antysemityzm tak dowodził. Nie wzgardzę nimi i nie obrzydzę ich sobie tak dalece, by ich wytępić i naruszyć moje przymierze z nimi, gdyż ja, Pan, jestem ich Bogiem. Ja, Pan, jestem ich Bogiem. I kto twierdzi inaczej, sprzeciwia się imieniu Pana, który jest Bogiem Izraela i swoim imieniem, jak pieczęcią gwarantuje istnienie tego narodu aż do końca. I popatrzmy na drugi tekst paralelny w 5 Księdze Mojżeszowej. Tu jest taka sytuacja, że Izrael prawie, że wchodzi do ziemi obiecanej. Po 40 latach spędzonych na pustyni nowe pokolenie ma ten przywilej. I niektórzy trochę już zapomnieli, co to ten Mojżesz tam kiedyś mówił. I teraz jest pora przed wejściem przypomnieć. I znowu mamy tutaj w poprzednich rozdziałach powtórzone skutki błogosławieństwa, skutki nieposłuszeństwa. I w 30 rozdziale od 1 wersetu czytamy tak.
Gdy tedy przyjdzie na ciebie to wszystko, błogosławieństwo i przekleństwo, które ci przedłożyłem, i weźmiesz je sobie do serca, pośród wszystkich narodów, dokąd wypędzi cię Pan, Bóg twój. I nawrócisz się do Pana, Boga twego, i będziesz słuchał Jego głosu zgodnie z tym wszystkim, co ja ci dziś nakazuję. Ty i twoi synowie z całego serca twego, z całej duszy twojej. To wtedy przywróci Pan, Bóg twój, twoich jeńców. Bardzo ważne słowo, jeńcy. Często się gdzieś tam pojawia o jeńcach, nad którymi Pan się zlituje, prawda? Jarzmo, które on złamie, różne łańcuchy, okowy, z których wypuści. Oczywiście jesteśmy w jakimś sensie wszyscy jeńcami naszych grzechów, ale w specyficznym, które Bóg i ofiarami różnych kajdan, które Bóg rozdziera, tak? Ale w specyficzny sposób jeńcy w odniesieniu do Żydów to są wygnańcy poza swoją ziemią, tak? W mocy narodów. Bóg się nad nimi zmiłuje, więc głębokie korzenie roku 1948, 14 maja są tutaj, na polach moabskich, jeszcze przed pierwszym wejściem do ziemi obiecanej. Nie wiem, czy jest bardziej fascynujący tekst proroczy, sięgający tak głęboko wstecz, a mówiący o rzeczach, które będą tak odległe w czasie i się spełnią no niezwykle precyzyjnie, gdybyśmy wchodzili tutaj szczegół po szczególe. I zgromadzi cię z powrotem ze wszystkich ludów, gdzie cię rozproszył Pan Bóg twój. To są właśnie alije, które nasze pokolenie i poprzednie pokolenie obserwowało. Tysiące i tysiące Żydów po wielu, wielu latach wstrzymania, niemożności, nagle zaczyna od XIX wieku przez początek XX, no i później po powstaniu państwa Izrael, po upadku Związku Radzieckiego, rozpadu żelaznej kurtyny. I dzisiaj uważnie obserwujemy alije z Rosji, z Ukrainy. Niepokoimy się, czy zdążą, ale powiem szczerze, niepokoimy się też za tymi, którzy za oceanem w dobrobycie coraz bardziej duchowo oddalają się od swojego państwa, uwikłani w te polityczne meandry. A jest to bardzo duża diaspora, ale Bóg ma też swój plan dla Zachodu przygotowany, nie tylko dla północy i południa. Choćby twoi wygnańcy byli na krańcu nieba, to taka przenośnia, czyli no, tam, gdzie niebo schodzi się z ziemią, czyli rzeczywiście Żydzi okrążyli całą ziemię, gdzie byście nie spojrzeli, od krańców Argentyny, przez krańce Afryki w RPA, gdziekolwiek, na Syberii, w Chinach, w Indiach zagubione dzieci Izraela. To i stamtąd zgromadzi cię Pan Bóg twój i stamtąd cię zabierze i sprowadzi cię Pan Bóg twój do ziemi, którą posiadali twoi ojcowie. I posiądziesz ją i ty i uczyni cię szczęśliwszym i liczniejszym od twoich ojców. I uwaga najważniejsza, bo nie chodzi tylko o ziemskie powodzenie oczywiście. Obrzeże Pan Bóg twój twoje serce. To jest ta pierwsza zapowiedź zbawienia całego Izraela poprzez sąd i poprzez oczyszczenie. I serce twojego potomstwa, abyś miłował Pana Boga twego z całego serca twego, z całej duszy twojej, abyś żył. I uwaga, coś ważnego dla narodów. Włoży zaś Pan Bóg twój wszystkie te przekleństwa na twoich nieprzyjaciół i na tych, którzy cię nienawidzili i prześladowali. Tak, Bóg dopuścił taką karzącą rękę narodów, ale one robiły to chętnie z własnej woli i niekoniecznie w taki sposób, jaki Bóg nakazał. Po prostu kierowali się złem, słuchali podszeptów diabła i Bóg powstrzymywał te działania, aż w pewnym momencie powiedział, w tej sytuacji na Izrael spadnie kara. Ale nie znaczy to, że Bóg nie rozliczy także narodów, które to wszystko czyniły Izraelowi. A więc bądźmy po dobrej stronie. Módlmy się, żeby nie być wśród tych narodów, które kiedyś będą po stronie kozłów w tym wielkim sądzie, który też będzie.
razem ze zgromadzaniem Izraela i procesem oczyszczania, który teraz wśród nich też widzimy, będzie też proces sądu i oczyszczenia nad narodami za ich stosunek do Izraela, między innymi. To jest coś bardzo ważnego. Także nie ma tu mowy o państwie, ani tym bardziej o rządzie takim lub innym. Nikt się na to nie może powoływać, że jest to biblijny rząd lub mniej biblijny. Ale jeśli tym centralnym Bożym działaniem jest zgromadzanie, to oni nie mogą żyć jak taka masa. Tak jakaś organizacja musi być. Więc państwo tutaj też jest przewidziane, kiedy Bóg będzie zgromadzał. Chodzi o to, że kiedyś Bóg dokona takiej przemiany, że będzie mógł wprowadzić tam swoje królestwo. I to będzie ogromna różnica. Teraz jeszcze to jest niemożliwe. Także jest to tekst fascynujący. Bóg mówi tutaj praktycznie o dwóch wygnaniach, jak widzimy w historii, podczas gdy Izrael jeszcze jako naród nie wszedł ani razu do tej ziemi. I powiem tak, że to jest duże ryzyko, jakie Bóg na siebie wziął. No bo obiecać coś, a nie wypełnić, to jest Boża przecież prawdomówność. Tutaj stawką na szali. Także tu właśnie jest ta walka w historii, żeby pokazać, że Bóg jest kłamcą ze strony, mówię, mocy ciemności i w ten sposób ostatecznie przypieczętować tą diabelską władzę nad nami wszystkimi. Jeszcze do tego za sekundę wrócę. Także jeżeli popatrzymy na wydarzenia, nawet z naszej własnej historii, my 123 lata byliśmy w niewoli, ale nikt nas nie rozproszył całkiem. Byliśmy tu u siebie. I popatrzmy, nie szło się wybić na niepodległość. Przelewaliśmy krew, przegrywaliśmy powstania. Wiele bohaterskich patriotów zginęło, ale dopiero jak się złożyło tak, że wszyscy nasi trzej zaborcy rzucili się sobie do gardeł, to dopiero wtedy te więzy zostały rozerwane, a my wybiliśmy się na niepodległość. Ale wielu straciło kontakt z polskością, zmienili język, odnaleźli się w innych elitach, ulegli rusyfikacji, germanizacji, a to przecież tylko 123 lata, a gdzie 2000 lat? A wyobraźmy sobie, że wszyscy opuszczają tą ziemię i to na cztery strony. A to są potem ich dzieci, małżeństwa mieszane. To są wpływy kultur naokoło. Czy myślimy, że to takie proste? Sprowadzę cię. Lekko powiedziane, ha, ha, ha. Ale przecież wiemy, jak sprawy wyglądają. Dzisiaj wielu naszych polskich imigrantów w drugim pokoleniu nie wie, czy dzieci będą Anglikami czy Polakami. Popatrzmy, jaki fenomen, że Bóg zachował Żydów w ich tożsamości. Nie da się tego inaczej wytłumaczyć, jak właśnie Jego wielką mocą. Także coś, co 3,5 tysiąca lat temu było powiedziane, spełnia się na naszych oczach. I to są tematy, które później rozwijają prorocy. I to wszystko tutaj jest jak w pigułce zawarte. Rozproszenie, zgromadzenie, nawrócenie, oczyszczenie, odnowa ziemi Izraela, kara dla bezbożnych, wieczne obietnice przymierza jako granica Bożego karcenia. Choć widzimy też tutaj, że Bóg nie wychowuje bezstresowo. Jednak kiedyś nadchodzi Jego właściwy czas i wtedy nic nie powstrzyma wyciągniętego Bożego ramienia. Są tacy teologowie liberalni, którzy proroctwa, jak tak widzą, że było coś zapowiedziane na przykład przez Daniela i potem widzą, że to się w historii wypełniło, to mówią, to jest tekst późniejszy. Prawda? Izajasza tam podzielili na różne i powiedzieli, ten mówił tu wcześniej, potem tam inna tradycja jakaś i tak dalej. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale takie różne rzeczy robią, żeby tylko
prawda, nie być skonfrontowanym z tym, że Bóg rzeczywiście może coś zapowiedzieć. Ale ja się pytam, jak daleko trzeba w przód w czasie przesunąć ten tekst, żeby pasowało? Po 1948 roku chyba. Ponieważ jeszcze 5 lat wcześniej, przed 1948 rokiem, nikt nie wierzył, że takie państwo może powstać. Myśmy też kilka dni temu tę rocznicę obchodzili. 5 lat wcześniej, czyli to, co działo się 80 lat temu. Rocznica powstania w getcie warszawskim. Kiedy można powiedzieć, Izrael był w środku płomienia, który go trawił. I nie było końca wojny. Obozy koncentracyjne chodziły pełną parą, dochodziły do maksymalnej swojej optymalnej mocy przerobowej, krematoria. Czy zdajemy sobie sprawę, że niewiele więcej jak 70 kilometrów stąd, za drutami, w takich małych pomieszczeniach, gdzie kilkaset osób naraz mogło wejść, stłoczonych, omal nie zakończyła się nadzieja ludzkości na drugie przyjście Pana, powiem mocno. Ale jeżeli to wszystko widzimy, to taki był cel sił ciemności związanych z Auschwitz. Żeby nie było zawołania Barucha Babe Shema Donai. Żeby nie było żadnej Góry Oliwnej. Żeby pamięć zanikła. To jest właśnie, miał być triumf pogaństwa. Cała ludzkość straciłaby nadzieję, gdyby te piece jeszcze działały przez jakiś czas. Dlatego to wkłada też na nas szczególny obowiązek modlitwy, myślę, i wołania, aby Bóg wypełnił swoje obietnice, aby to się nie powtarzało. A jest to wielka tajemnica zła, to, co działo się na naszych ziemiach. Także Jürgen Strop, generał niemiecki, który stłumił powstanie w getcie, na sam koniec triumfalnie wysadził wielką synagogę nad Łomackiem. Tam teraz jest Żydowski Instytut Historyczny. W każdym razie było to takie przypieczętowanie rzekomo niemieckiego triumfu. I wtedy po stłumieniu powstania zameldował i spaleniu, to było jedno morze gruzów, zameldował w raporcie, była żydowska dzielnica mieszkaniowa przestała istnieć. Jakie zgrabne. Nic o ludziach, o mordach, o dzieciach, tak? Była żydowska dzielnica mieszkaniowa przestała istnieć. Cywilizacja. Ale 5 lat później Bóg, który jest większy ponad to, sprawił, że pierwszy premier Izraela, Dawid Ben-Gurion, zakończył odczytywanie deklaracji niepodległości Izraela słowami: Państwo Izrael powstało. A my możemy dodać, powstało z martwych. Ponieważ on nawiązywał tak po cichu do proroka Ezechiela, do 37 rozdziału. I niech te końcówka tego proroctwa o suchych kościach zabrzmi w kontekście tego, o czym teraz sobie przypominamy i XX wieku, który dopisał nowe znaczenie tego wszystkiego. I rzekł do mnie, 11 werset, Synu Człowieczy, te kości to cały dom izraelski. Oto mówią oni, uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. To jest ta pierwsza rocznica. Prorokuj więc i powiedz im, tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej. A to jest nasza rocznica, 75. I poznacie, że ja jestem Pan. Czy my rozpoznajemy, że On jest Panem właśnie poprzez to? Gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i tchnę w was moje ożywcze tchnienie i ożyjecie,
i osadzę was w waszej ziemi i poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem. On nam daje dowody, że jest. Nie potrzeba więcej, jeżeli ma się choć trochę zdrowego rozsądku. On nazwał Izrael swoją chwałą i choć wie, z kim ma do czynienia, to Izrael pozostaje jego chwałą. I my Boga z jego chwały też nie odzierajmy. On dokona wszystkiego w swoim czasie. Bardzo szybko przeskoczę do współczesności, jeśli pozwolicie jeszcze. Mamy XIX wiek, 19 wieków rozproszenia. I powiem wam szczerze, jeżeli popatrzymy, jaka jest sytuacja na mapie Europy, to nie jesteśmy bliżej wypełnienia, tylko w ogóle jesteśmy zupełnie, zupełnie oddaleni. Izrael jest rozwiany na cztery krańce świata. Starą Europą rządzą mocarstwa, które ani w ogóle nie chcą słyszeć o tym, żeby tam w Izraelu, tak zwanej Palestynie, ale to złe określenie, żeby tam w ogóle coś się działo. Potężne kościoły głównego nurtu postrzegają Izrael czy synagogę jako wiecznego tułacza, sługę, który istnieje tylko po to, żeby pokazać, jaki wielki jest triumf Kościoła, Watykanu nad nimi. I zgodnie z tym postępują. A w ziemi Izraela już prawie 400 lat niezmiennie pod butem panowania Turków otomańskich, muzułmanów. Nic się tam nie zmienia, a tak naprawdę spustoszenie się pogarsza. Coraz goręcej, coraz bardziej sucho. Malaria, choroby. Pisał o tym Mark Twain, który tam pojechał. Bardzo sugestywny obraz i świadectwo tej epoki. I w tym czasie, w 1897 roku, na takim zgromadzeniu Żydów, syjonistów, które przeszło do historii później jako pierwszy kongres syjonistyczny w Szwajcarii, w Bazylei, jeden człowiek zachęca wszystkich do tego, żeby się starać, żeby tam zbudować państwo żydowskie. Nazywał się Theodor Herzl. Był dziennikarzem wiedeńskim, który się rozczarował do cywilizacji, ponieważ zobaczył, że to nic nie pomaga. I że ta postępowa, porewolucyjna Francja, tak, jest jeszcze bardziej chyba antysemicka niż to, co było przedtem. I powiedział, ani w tamtych czasach nie było nam dobrze, ani teraz z tym nowożytnym humanizmem nie jest nam dobrze. Musimy wybudować swoje państwo. I napisał taką książkę właśnie, Państwo Żydowskie. Oni na niego popatrzyli. Czyli w jakim świecie ty żyjesz? Człowieku, puknij się w głowę. Państwo Żydowskie? Tu, teraz? Majaczysz. Masz jakieś senne majaki. On spojrzał na nich bardzo poważnie, zobaczył, że oni kompletnie nie wierzą w to i powiedział, jeżeli przekonacie się, jeżeli naprawdę zechcecie, to nie są żadne majaki, to nie jest sen. I mówi, dobra, może nie dzisiaj, ale za 50 lat. Oni pozostali niezbyt przekonani, ale jeżeli przeliczymy, to od 1897 roku, za 50 lat, mamy rok 1947 i 29 listopada tego roku świeżo powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych po II wojnie światowej zagłosowała nad podziałem tak zwanej Palestyny na część arabską i część żydowską. Dokładnie 50 lat, a ktoś wyliczył, że gdyby wziąć według kalendarza hebrajskiego, to nawet co do dnia. Dzień głosowania był tym samym, kiedy 50 lat wcześniej Theodor Herzl, świecki człowiek, powiedział takie słowa. Ale tak jak Cyrusem, Bóg potrafi się posłużyć i odebrać sobie chwałę nawet
z takich wypowiedzi, bo jest ponad sercem ludzkim. To jest fascynujące. To się dzieje w naszych czasach. Co się więc wydarzyło przez te 50 lat, możemy zadać pytanie, między tym, co powiedział Hertz, a tym głosowaniem. Jak to się zmieniło? No, wydarzyły się dwie wojny światowe. W podręcznikach historii nie przeczytamy, że Bóg użył tego, żeby wyprowadzić swój naród. Ale w Bożym podręczniku myślę, że możemy odczytać coś takiego. Historyk Paul Johnson powiedział, pierwsza wojna światowa, poprzez to, że te stare, zmurszałe, zatwardziałe mocarstwa upadły, uczyniła to państwo możliwym. Padła wtedy pierwsza polityczna deklaracja, tak zwana deklaracja Balfura, po 1900 ponad latach, stwierdzająca, że jedno z tych państw, ówczesne mocarstwo Wielka Brytania, no tak z przychylnością patrzy, żeby oni zbudowali swoją siedzibę. Po prawie 20 wiekach pierwszy raz. A druga wojna światowa w kontekście zagłady, Holokaustu, tego, do czego zapędziła się cywilizacja, uczyniła to państwo koniecznym. Bóg potrząsnął całym światem, potrząsnął wszystkimi narodami i wydobył z tego dobro dla swojego narodu. Wyprowadził ich, zrzucił ich kajdany i poprzez nawet płomienie zagłady wprowadził z powrotem do jego ziemi. Także nawet premier brytyjski Lloyd George, ten wielki zwycięzca z Wersalu, który tam dzielił, rozdawał komu Śląsk, a komu nie Śląsk, jak już był na emeryturze i gdzieś tam odpoczywał na wsi, zaczął pisać jakieś tam swoje wspomnienia, wypowiedział się tak, że ta wojna, w której on też uczestniczył, była straszną rzezią narodów, była czymś strasznym. Chociaż każdy wtedy ochoczo się rwał do walki, nie wyszło z tego nic dobrego, mówi, a jedyna dobra rzecz, która wynikła z tej wojny, z tej strasznej rzezi, to była sprawa Izraela. To było właśnie to, że powstała wtedy deklaracja Balfoura. On był Walijczykiem. Walia jest rozmiarów podobnych co Izrael. I do niego zachodził taki żydowski chemik, profesor Chaim Weizmann, później pierwszy prezydent Izraela. I przekonywał go, żeby jednak tam odbudować Żydom państwo. A ponieważ Lloyd George od dzieciństwa czytał Pismo Święte, była taka sytuacja, że w dniu podpisania kapitulacji przez Niemcy on był u siebie w gabinecie i się właśnie z Weizmannem umówił. Weizmann przyszedł przed południem, nie chciał przeszkadzać, bo on coś tam jeszcze robił. Uchylił drzwi, patrzy, on odkłada Biblię. Tego właśnie dnia zakończenia wojny. Jak się przybliżył, zobaczył, że oblicze jego całe jest mokre od łez. Czytał psalmy i płakał. Więc on, rozmawiając z nim, mówił, o, tu by była Jerozolima, tu Betlejem, tu Szechem. Używał biblijnych nazw. I rzeczywiście tenże premier później stanął po stronie powstania państwa Izrael. A jeszcze kilkanaście lat wcześniej Wielka Brytania nie miała nic więcej do zaoferowania, jak przyznanie miejsca Żydom w Ugandzie. Chcieli mieć ich głosy, widzieli, że oni chcą wrócić do swojej ojczyzny, widzieli, że tam są Arabowie, wybrali raczej lojalność wobec Arabów i pokojowe z nimi stosunku niż z jakimś niepewnym Izraelem i powiedzieli, ale słuchajcie, jak się wam tak w te upały na Bliskim Wschodzie śpieszy, to my mamy coś podobnego. W tej Ugandzie też jest gorąco, też tam nic nie rośnie, też jest bida, ale jak tam coś posadzicie, to pewno zacznie wam rosnąć, będzie fajnie, będziecie czuć się do prawie jak u siebie w ojczyźnie. To co wy na to? I tenże Weizmann powiedział, nie, no wie pan, to jest trochę tak jak, no co byście wy Anglicy powiedzieli, gdybyśmy my jako stolice zamiast Londynu zaproponowali wam Paryż.
tam gdzie te żabojady. Na co on się uśmiechnął, mówi, no proszę pana, panie Weizmann, ale my Londyn już mamy. A Weizmann powiedział, no to nie moja wina, że myśmy mieli Jerozolimę, jak po waszym Londynie w błocie dziki baraszkowały. My nie mamy dobrej pamięci, ale Bóg ma. I wiecie, chociaż ta wojna nie rozwiązała tych problemów i Anglia to, co obiecała, to później nie oddała. Zresztą jak oni podpisywali tą deklarację, to jeszcze nie mieli nic. Wiecie, to był listopad. I oni dzielili, że tak powiem, skórę na niedźwiedziu. Ale wiecie co? 11 grudnia brytyjski generał Allenby, czyli praktycznie miesiąc później, wkracza do Jerozolimy. Po 400 latach kończy się panowanie Turków. I nagle Wielka Brytania może tam utworzyć państwo dla Żydów. Bóg tak sprawił. To był bardzo poważny generał. W pełnym rysztunku wjeżdżał na koniu. Ale kiedy dotarł do Bramy Jawskiej, ona do dzisiaj jest tam, zszedł z konia, zdjął czapkę i jak zwykły człowiek przekroczył tą bramę. Wszyscy byli zaskoczeni. Nie tak tu wjeżdżali generałowie, a nawet cesarze. On powiedział, jakże miałbym dumnie wjeżdżać na koniu do miasta, do którego mój pan wjeżdżał na osiołku. Dokończę może taką historią z 1947 roku, choć po drodze bardzo wiele trudów, problemów. Anglicy tak jakby chcieli poród zatrzymać. Wielu Żydów chciało tam się dostać, do tej ziemi, nad którą oni sprawowali kontrolę po pierwszej wojnie, a oni to zatrzymywali. Przyszedł Holokaust, oni dalej zatrzymywali. Statki z ocalałymi, tak, z tego piekła tutaj, z Europy Wschodniej, były zawracane. Niektóre były dziurawe i po powrocie gdzieś na tych morzach zatapiały się. Razem z tymi ludźmi. Co za straszne tragedie. Ale oni mieli swoją politykę. Aż doszło po wojnie już do niemal wojny domowej tam w Izraelu. I Anglia, wielkie mocarstwo, opadła z sił. Nie mogła już tego kontrolować. I powiedziała, dobrze, niech to przejmie Organizacja Narodów Zjednoczonych, czyli Stany Zjednoczone i Związek Radziecki jako dwa nowe mocarstwa. Jeśli ktoś myśli, że oni chcieli coś Żydom ułatwić, to się myli. Stalin był antysemitą, nie miał ochoty im pomagać. Myślał o czystkach, ale Harry Truman, nowy prezydent po śmierci antysyjonistycznego Roosevelta, też nie chciał budować tam państwa żydowskiego. I całe jego Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Stanu odradzali mu to. Mówili, nie ma sensu, skłócisz się z Arabami. Stawiasz na niepewną kartę. Tak się nie prowadzi polityki. I ta sprawa niemal była pogrzebana. Żydzi szukali jakiegoś dojścia do prezydenta i się okazało, że tak. W młodości miał za przyjaciela Żyda, który nazywał się Eddie Jacobsen. I razem prowadzili sklep z częściami. Potem się rozdzielili, Truman splajtował, Eddiemu się powodziło, ale nie wyszło tak źle, bo wszedł w politykę i nawet został prezydentem. I ten Jacobsen kiedykolwiek chciał mógł iść do Białego Domu. Przyszli do niego, mówią, Eddie, ratuj sytuację. Musisz do swojego przyjaciela dojść, a on musi się zobaczyć z jednym człowiekiem, Chaimem Weizmannem, ale nie chce. Eddie powiedział, no co wy, przestanę być jego przyjacielem, wiem o co wam chodzi. Oni powiedzieli, to jest właśnie ta godzina. Idziesz albo przegrywasz ty i my razem z tobą. Nie miał nawet ćwierć dolarówki, żeby zadzwonić, więc pożyczyli tam skądś. Zadzwonił, otrzymał możliwość wizyty i powiedział, Harry, przepraszam, ale jest ktoś, kogo musisz zobaczyć. On tutaj jechał przez cały ocean. Stary człowiek, wielki bohater z pierwszej wojny. Koniecznie weź, wysłuchaj tylko. On mówił, dobra, 15 minut, ale to jest ostatnia prośba. Z 15 minut zrobiły się 2 godziny,
po których Truman głęboko poruszony wyszedł i powiedział, to państwo musi powstać. On był baptystą, mama w dzieciństwie czytała mu Biblię i on dostał takiego objawienia, że on może być nowym Cyrusem XX wieku. I że tak jak tam był dekret, tak on też doprowadzi. Postawił się całemu ministerstwu, a oni powiedzieli, staremu coś odbiło, ale dobra, jak chce tworzyć tamto państwo, niech se tworzy. Niedługo przyjdzie do nas i będzie nas przepraszał, ale to wtedy będzie dla nas dobre. A Stalin w połowie 1947 roku nagle zmienił zdanie. Jego wysłannik na jakimś tam spotkaniu powiedział, no to co towarzysze? No to świętujemy powstanie waszego państwa. Wszyscy wytrzeszczyli oczy, co tutaj się stało. Nie chcę wnikać w meandry polityki, ale uznał, że to będzie socjalistyczne państwo i pomoże ograniczyć Wielką Brytanię. W marcu następnego roku już taki nie był. Zaczął prześladować Żydów, spisek lekarzy i tak dalej. Historyk Paul Johnson powiedział, przez kilka miesięcy na tle 2000 lat Izrael miał malusieńkie okienko, przez które mógł się wśliznąć do społeczności wolnych narodów i to wykorzystał. Drodzy Państwo, to albo opatrzność boska, albo po prostu zwykłe szczęście. Jako świecki historyk nie może prawić kazań. My możemy, więc jesteśmy pewni, że to jest Boża ręka i Boża opatrzność. I tak nadszedł ten dzień, kiedy mieli zagłosować. Pierwotnie było to w środę, czyli kilka dni wcześniej, przed 29 listopada. I się okazało, że potrzebna do przegłosowania, aby to państwo powstało, większość 2/3 głosów jest jeszcze nieosiągalna, że jeszcze trzeba pozyskać kilka głosów, a czas się kurczył i tykał zegar. I ci przywódcy żydowscy wyszli na mównicę i zaczęli takie długie mowy i przemówienia i tak minął ten czas. To się nazywa obstrukcja parlamentarna. I nie zagłosowali na koniec. Następnego dnia było święto dziękczynienia, 2 dni wolnego i następny termin głosowania był w sobotę. Właśnie 29. I po południu, po szabacie, to głosowanie miało się odbyć. A w tym czasie oni chodzili za delegatami, błagali, rozmawiali z kimkolwiek się dało. Ale nikt do końca nie był pewny, czy rzeczywiście to państwo powstanie. I wiecie, nadszedł ten dzień w budynku Flushing Meadows w Nowym Jorku. Zapadła totalnie grobowa cisza. Tuż przed tym przedstawiciele państw arabskich przygrozili, powiedzieli, jak to pójdzie nie w tą stronę, to my Żydom krwawą jatkę urządzimy i cały świat znowu stanie w płomieniach. No i się zaczęło głosowanie. Jako pierwszy tam do stołu prezydialnego miał przejść przedstawiciel Gwatemali. No i idzie, słychać te kroki, wiecie, jak w takim kościele, echo. Jak makiem zasiał. I w tym momencie tam na galerii zgromadzeni byli lokalni przedstawiciele żydowskiej społeczności. Nagle takie westchnienie. Ktoś usłyszał po hebrajsku Ana ad Hoshia, Panie zbaw nas. Gwatemalczyk zagłosował. Później następny. W tym czasie w Izraelu przy radioodbiornikach, no bo telebimów nie było, tłumy Żydów były zgromadzone i liczyli głośno głosy. Ten za, 12, za, 13, przeciw, 10 i tak dalej. I okazało się, że uzyskana została większość dla powstania państwa Izrael. Między innymi też za, dzięki Bogu, głosowała Polska. Zaczęły się tańce radości na ulicach. Pani premier Golda Meir, późniejsza, wtedy jeszcze tylko zwykła działaczka, wyszła na ulicę do tych ludzi i powiedziała takie słowa. Wszyscy
W tych korowodach radosnych skakali, tańczyli, płakali. Stanęła pod flagą biało-niebieską, którą dopiero wciągnięto na maszt i powiedziała: czekaliśmy przez 2000 lat na nasze wybawienie. Teraz, kiedy przyszło, jest tak wspaniale i cudownie, że nie można tego wyrazić słowami. To tak jakby Izajasz powiedział: i wrócą odkupieni przez Pana i przybędą na Syjon z okrzykiem radości, a wieczna radość będzie nad ich głowami. Dostąpią radości i wesela, zniknie zmartwienie i wzdychanie. Ja jestem tym, który po was pociesza. Kimże jesteś ty, że boisz się człowieka śmiertelnego, syna człowieczego, który ginie jak trawa? To są pytania, które stawia ten wielki, potężny Bóg. I ostatnia rzecz. W tym samym czasie, kiedy było to głosowanie, dokładnie w ten dzień, pewien bardzo wykształcony człowiek, który chyba bardziej niż ktokolwiek czekał na wynik tego głosowania, w tym momencie praktycznie odsunął od siebie radio, ponieważ na stole przed sobą rozwinął zawiniątko i patrzył na malutki skrawek papirusa. I to, co zaczął tam czytać, to prowadziło go do osłupienia. Był to słynny profesor Szukenich, późniejszy odkrywca i badacz zwojów z Qumran. Wiemy, to była zachowana, kompletna, można powiedzieć, Biblia Tanach Starego Testamentu, poświadczająca prawdziwość i zgodność, prawda, tych wcześniejszych oryginałów z późniejszymi kopiami. Taki dar ziemi Izraela. Tego dnia nabył te kawałki zwojów w Betlejem za namową przyjaciela, a mówi, 3 razy zawracał z drogi. Była blokada, zamieszki, był zniechęcony. Myślał, że nie wróci, a jednak wrócił. I wiecie, w tym samym czasie, kiedy tam odbywało się głosowanie, on nie musiał mieć nawet włączonego radia, ponieważ na tym jednym kawałeczku, który w tym momencie czytał, znalazł takie słowa. Kto słyszał o czymś takim? Kto widział coś takiego? Czy ziemia może być zrodzona w jednym dniu? Czy naród może urodzić się za jednym razem? A jednak Syjon zaledwie poczuł bóle, od razu porodził swoje dzieci. Chwała Bogu, jaki On jest cudowny. Takie potężne znaki dla ludzkości, zniszczonej, poranionej wojną, przez cały to ogrom zła, który się wylał z powodu pychy ludzkiej. On znowu wyciąga rękę. Izrael jest zgromadzony. Za chwilę powstanie państwo i to, co razem z Izraelem przychodzi. Najcudowniejsze, dar Jego słowa. I jeszcze więcej. Jego żywe słowo, Mesjasz, Jeszua. Jemu za to niech będzie chwała. On już powraca. Maranata, przyjdź Panie Jezu. Amen.